Co czeka nas w najbliższej przyszłości? Złota era, czy może wielki reset i nowy porządek świata? Początek XX wieku był wymieniany w wielu starożytnych tradycjach. Mieliśmy wiele przepowiedni oraz mieliśmy znany wszystkim koniec kalendarza Majów w 2012 roku. Wiele osób dodaje do tego różnego rodzaju teorie, w tym, że nadejdzie złota era, inni wręcz mówią, że nadejdzie okropna, ciemna epoka. Nadejdzie nowy porządek świata oraz wielki reset, w którym będzie rządzić jedna wielka tyrania, a prawa człowieka nie będą uznawane. Jaka jest prawda? Czy naprawdę początek XXI wieku ma jakieś większe znaczenie kosmiczne? Czy został naprawdę wymieniony w wielu mitach i legendach starożytnych? Czy może jest to jeden wielki współczesny wymysł i fabrykacja? Czy czeka nas nie wiadomo jak świetna złota era, czy może okropieństwa i niezwykłe złe rzeczy? O tym wszystkim opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Jeśli chodzi o te przepowiednie, to tak jak mówiłem, mieliśmy na przykład 2012 rok Majów, który naprawdę był, ten rok wyznaczał koniec kalendarza Majów, lecz nie było tam mowy o żadnej katastrofie. To była akurat dodana wzmianka przez wiele osób interesujących się takimi teoriami i wiele osób, które spekulowały o naszej najbliższej przyszłości. Jednak faktem jest, że 2012 był kluczowy dla Majów i wyznaczał koniec cyklu, który trwał aż 5125 lat. Jest to bardzo ciekawy cykl, jeszcze do niego wrócimy. Jednak mamy też teorie, na przykład NWO, mamy reset 2024, mieliśmy różnego rodzaju agendy 2020, potem 2030 i analizując to wszystko, możemy dojść do wniosku, że jakieś złe siły chcą przejąć kontrolę nad ludzkością i wprowadzić nam globalny, totalitarny, faszystowski kraj, faszystowskie jedno państwo centralne. I oczywiście były takie artykuły jak Agenda 2020 na rok 2020 czy Agenda 2030 na rok 2030. Inni mówią o cyklach wewnątrz naszej Ziemi, które trwają 676 lat i które wyznaczają kolejny reset na rok 2024. Te osoby mówią, że co 676 lat dochodzi do upadków, dochodzi do resetów i dochodzi do wielu, wielu innych katastrof, które są z jednej strony końcem jednej epoki, lecz również rozpoczynają kolejną epokę. Jest to cykl 676 lat i ma on kilka ciekawych korelacji z wydarzeniami historycznymi, czy na przykład ze zjawiskami geologicznymi. Dlatego mamy tutaj, no nie wiem, ramy czasowe 2012, 2024 czy 2030. Jeszcze taka ciekawostka, że mamy tajny szyfr iluminatów, który znajdujemy między innymi na odwrocie jednodolarowego banknotu, na którym widnieje wiele symbolów masonów. Na przykład piramida ze wszechwiedzącym okiem. Jak widzimy, na dole tej piramidy mamy datę ustanowienia niepodległości Stanów Zjednoczonych, rok 1776. I nie wiem, czy jest to przypadek, że gdy na każdy schodek dodamy jeden katun Majów trwający 19,7 lat, czyli jeden taki okres trwający 19,7 lat, który wiązał się z liczeniem czasu właśnie Majów, to na samym czubku do tego wszechwiedzącego oka doprowadzi nas okres pomiędzy 2012 a 2032 rokiem. Możliwe, że nie jest to przypadek. Kolejny. Możliwe, że masoneria, która naprawdę interesowała się wiedzą starożytną i jak widzimy nawet zainkorporowała tutaj
no, symbol piramidy ze starożytnego Egiptu do swojej tradycji mogła też czerpać z wiedzy Majów, co jest raczej faktem. Wiemy, że wielu masonów po odkryciu Ameryk przez Kolumba i po przestudiowaniu cywilizacji bardzo interesowało się cywilizacją Majów. Wybitny ekspert od ezoteryki i okultyzmu Manly Palmer Hall twierdził nawet, że ojcowie założyciele Ameryki wzorowali Stany Zjednoczone nie tylko na Atlantydzie, nazywając Stany Zjednoczone nową Atlantydą, lecz również na cywilizacji Majów, która według nich była cywilizacją idealną. Jakakolwiek była cywilizacja Majów, była ona na dosyć na pewno wysokim poziomie rozwoju, więc nie dziwmy się, że mogła zainspirować tutaj masonów i ojców założycielów Stanów Zjednoczonych do stworzenia właśnie USA. Jak widzimy, mamy tutaj początek tego XXI wieku, jednak na tym nie koniec, bo tutaj mieliśmy różne takie teorie, które no może nie są aż takie, wiecie, wiarygodne, że na pewno one wiążą się z czymś więcej niż wyłącznie z jakimiś przepowiedniami i jakimiś symbolami. Mamy na przykład zjawisko precesji równonocy i epoki zodiakalne. Zjawisko precesji równonocy to taka dodatkowa oś na naszej planecie, przez co no, Ziemia kręci się, jak widzimy na tej ilustracji, jak bączek. I Ziemia, żeby cały taki jeden okrąg tego bączka przemieścić się, potrzebuje aż 25,920 lat. Jest to tak zwany Wielki Rok, nazywany również Rokiem Platońskim i, jak wykazało wielu badaczy, w tym De Santillana i Von Decent, okazuje się, że wiele starożytnych ludów całego świata znało się na precesji równonocy. Precesja równonocy znana jest z tego, że gdy podzielimy na 12 znaków zodiaku całe to zjawisko, które akurat wiąże się bezpośrednio z zodiakiem, ponieważ dzięki temu zjawisku co jedną epokę widzimy inną konstelację na nieboskłonie podczas równonocy wiosennej, to jedna taka epoka trwa 2160 lat, gdy podzielimy cały cykl 25,920 lat na 12. Okaże się, że jedna epoka trwa 2160 lat. Jak pokazywałem w innym odcinku dotyczącym powtarzającej się historii, okazuje się, że historia lubi się powtarzać co te 2160 lat, co jedną epokę zodiakalną. Dlatego jeżeli interesują Cię takie zagadki, nie zapomnij wpaść na mój kanał po więcej. Na końcu tego odcinka pojawi się odcinek, o którym mówiłem, oraz zachęcam Cię do spojrzenia na moją książkę o zaginionych cywilizacjach Deja Vu, czy wszystko już było, w której łączę zaginione cywilizacje i zagadki przeszłości ze zjawiskiem cyklicznego czasu. Jak widzimy, jest to bardzo ciekawe i wiąże się ze starożytną wiedzą, z astronomią i z tymi cyklami czasu. I jak widzimy, to wszystko no, może nam mówić o tym, że dzieje się coś albo będzie się działo w najbliższych latach rewolucyjnego. Wracając do tego zjawiska precesji równonocy, to każda epoka jest symbolizowana przez dany znak zodiaku. I jak wiemy, każdy znak zodiaku posiada jakieś cechy charakterystyczne, jakieś typy, a nawet w niektórych przypadkach jakieś, można powiedzieć, archetypy, takie uniwersalne wzorce zachowań. I co ciekawe, do tej pory byliśmy w epoce ryb. I nasi starożytni przodkowie świetnie wiedzieli, jaka epoka znajduje się i w jakiej epoce w danej chwili żyją, ponieważ często symbolizowali te epoki, w których żyli, w swoich mitach, legendach czy symbolach. Na przykład za czasów Abrahama i Mojżesza była epoka barana. Stąd też w wielu obrzędach Izraelitów i tych, które znajdziemy w Biblii, posiadamy motyw barana. Wcześniej była epoka byka, stąd też czczenie w wielu regionach starożytnego świata, w tym w Indiach i Egipcie, byka. Potem po epoce byka i po epoce barana, na początku ery chrześcijańskiej, była era ryb. Stąd też ryba jest jednym z symboli wczesnego chrześcijaństwa. I co 2160 lat mamy nową erę, a jeżeli epoka ryb zaczynała się tuż przed narodzinami Chrystusa, to możliwe, że teraz albo w najbliższych latach będziemy wchodzić w erę wodnika. I co ciekawe, era wodnika i sam wodnik charakteryzuje się rebelianstwem, charakteryzuje się podważaniem obecnego status quo i tak naprawdę no, wielkimi rewolucjami. Dlatego możliwe jest, i niektórzy twierdzą, że to, co się dzieje na świecie, właśnie symbolizuje nadejście tej ery wodnika. Mamy rząd
rządy na całym świecie, które chcą zaciśnić pasa ludzkości i ograniczyć naszą wolność, oraz z drugiej strony mamy osoby, które się burzą i buntują, burząc tak naprawdę poprzedni porządek. Dlatego tutaj mamy trochę astrologii, astronomii oczywiście oraz te cykle czasu, które były symbolizowane przez naszych starożytnych przodków. Jak widzimy, możliwe jest, że naprawdę żyjemy w jakichś wyjątkowych czasach zmian. Przecież no, zmiany widzimy na co dzień tak naprawdę. XXI wiek jest naprawdę przełomową epoką. Wcześniej się tak szybko nie rozwijaliśmy. Dzięki współczesnej technologii i globalizacji to wszystko jest niezwykle przyspieszone. Mamy też, co ciekawe, tradycję ze starożytnych Indii, też dotyczącą cyklicznego czasu, nazywaną jugami. Jugi to epoki. Mamy ciemną erę, mamy średnią erę, mamy potem erę wiedzy i na końcu mamy złotą erę, pełną dobrostanu i najwyższej duchowości. Każda z tych epok jest słabsza o 1/4, czyli w złotej epoce tak zwana dharma, czyli to, co jest prawe, jest największa, jest pełna. Potem w następnej treta-judze jest ona wyłącznie w 3/4. Potem w dwapara-judze jest ona wyłącznie w połowie. Ta dharma, te czyny, które są prawe i prawość na świecie i duchowość za tym też idzie. I na końcu w ciemnej epoce Kali-Judze mamy najmniejszą duchowość i najmniejszą prawość. I wiele osób twierdzi, że możliwe, że wychodzimy z tej Kali-Jugi. Kali-Juga, co ciekawe, jest symbolizowana też przez materializm, kiedy ludzkość odchodzi od duchowości. Dlatego mamy wiele osób, które albo spekulują, że wychodzimy z tej ciemnej epoki, albo że właśnie wchodzimy. Przecież wraz z rewolucją naukową coraz więcej osób odchodzi od wiary, od różnych religii, kościołów oraz coraz więcej osób staje się ateistami. Współczesny dogmat naukowy mówi nam o materializmie, że wszystko jest wyłącznie losową kupą materii, wszystko jest wyłącznie jednym wielkim przypadkiem, bez żadnej przyczyny, bez żadnego wyższego znaczenia. Dlatego wiele osób na podstawie tego, co się dzieje obecnie, uważa, że jesteśmy w ciemnej epoce. I według na przykład Mahabharaty, jednego z najstarszych i najdłuższych sanskryckich tekstów, jesteśmy akurat najprawdopodobniej w tej Kali-Judze, tej ciemnej epoce, która zaczęła się 18 lutego 3102 roku przed naszą erą i zaczęła się ona, co ciekawe, wielką katastrofą. Wiele osób łączy to na przykład z wiedzą, którą znamy z historii, że akurat około 3100 roku przed naszą erą doszło do nagłego rozkwitu pierwszych cywilizacji, na przykład w Egipcie. I jest to dosyć ciekawe i dosyć taki zbieg okoliczności, który może świadczyć o tym, że po tej katastrofie cywilizacja musiała się jakoś odbudować. Wiąże się to z wiedzą tak naprawdę całego świata. Na przykład mieszkańcy starożytnej Mezopotamii nie twierdzili, że są oni pierwsi. Jak wiemy, Sumerowie według nas, według współczesnej historii są pierwszą cywilizacją, lecz sami Sumerowie i późniejsi mieszkańcy Mezopotamii twierdzili, że ich historia sięga setki, no tak z 200-300 tysięcy lat wstecz, oraz że ich tak naprawdę wiedza, umiejętności i cała cywilizacja ma źródło u poprzedniej cywilizacji, która została zniszczona przez wielki potop. Dlatego no, mamy tutaj takich kilka ciekawostek. Jednak według innych tutaj podziałów tych jug, tych epok w hinduizmie, akurat wyszliśmy z tej Kali-Jugi około 1900 roku i jesteśmy w erze Dwapara, która wiąże się z energią i z elektrycznością. Trochę tak ciekawe, ponieważ gdy spojrzymy, to od tego 1900 roku no, mieliśmy niezwykły postęp, jeżeli chodzi o rzeczy związane z energią. Mieliśmy nie tylko elektryczność, lecz również różnego rodzaju inne energie atomu, czy współcześnie jakieś energie tutaj ekologiczne i inne takie. Dlatego jak widzimy, możliwe, że wychodzimy z tej ciemnej epoki i znowu możliwe, że zaledwie 100 lat temu doszło do gwałtownych zmian, które świadczyły o tym przejściu epok. Dlatego jak widzimy, naprawdę najprawdopodobniej żyjemy w czasach gwałtownych zmian i rewolucji i możliwe jest, że te wszystkie resety, nowe porządki świata i inne takie to tak naprawdę takie katalizatory zmian, które mają doprowadzić do nastania tej nowej epoki. Ponieważ żeby nastało coś nowego, zawsze stare musi odejść, zawsze stare musi zniknąć. Więc możliwe jest, że te wszystkie straszenie nas i zabieranie nam wolności wiąże się z tym, z tą nową
nową erą wodnika i z tym, że mamy się przebudzić, mamy się zbuntować i stworzyć nowy porządek. Dlatego możliwe, że nasza przyszłość nie jest wcale taka ciemna, lecz może być trochę świetlana. Dziękuję Tobie za uwagę. Jeżeli interesują Cię takie tematy, nie zapomnij wpaść na mój kanał i zasubskrybować go oraz zapraszam Cię do zajrzenia po moją książkę dotyczącą zaginionych cywilizacji Déjà Vu, czy wszystko już było, w której łączę to wszystko też wraz z cyklicznym czasem. Dziękuję Tobie za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku, a teraz możesz obejrzeć odcinek dotyczący powtarzającej się historii.